Dziewczyny, dzisiaj drugi dzień matur. Troszeczkę mniejszy stres czy większy, bo to matematyka obowiązkowo? Wydaje mi się, że mniejszy. No u mnie też, jak się wczoraj stresowałam bardziej chyba, bo to pierwszy egzamin i tak rozpoczęcie tych matur, ale dzisiaj już tak, już było lepiej troszkę. No poszło bardzo dobrze. Arkusz był bardzo łatwy i no przyjemnie się pisało. No moim zdaniem dzisiaj było łatwiej akurat. No i moim zdaniem też matematyka poszła całkiem w porządku, było proste pytania. Znaczy to zależy dla kogo naprawdę. No, dla mnie zdecydowanie dzisiejsza matematyka była przyjemniejsza niż wczorajszy polski. O wiele przyjemniej mi się pisało, nie stresowałam się dzisiaj. Egzamin maturalny przebiega spokojnie. Pomimo incydentów dnia wczorajszego, to wiadomo, język polski, mieliśmy alarm bombowy. Natomiast dzisiaj jest już zupełnie spokój, matematyka, nic się nie dzieje, spokojnie, bez emocji. Ten atak jest taki bez precedensu, bo być może się zdarzały gdzieś tam w różnych miastach. Ja nie pamiętam, żeby w Rzeszowie gdzieś matura była zakłócona w wyniku telefonów, maili związanych z podłożeniem bomby. Być może w kraju takie incydenty miały miejsce, ale to były rzeczywiście pojedyncze. W tej chwili te ataki są właściwie takie masowe, bo jeżeli wczoraj chyba objęły ponad 120 placówek w Polsce, 4 w Rzeszowie, ale dzisiaj słyszę, że 6 kolejnych szkół w Rzeszowie takie akcje przeżywało, to ma wymiar taki, bym powiedział, dość duży, znaczący ogólnopolski. Natomiast na pewno są to emocje, bo egzamin jest ważny i dla nas jako dyrekcji, egzaminatorów, ale przede wszystkim dla uczniów. Ci uczniowie są nastawieni, że w tym dniu idą do szkoły, jest egzamin. Oni na pewno też te emocje czują i nagle do tego dokłada się jeszcze informacja o tym, że jakieś zagrożenie podłożonymi bombami. Ja nie ukrywam, że wczoraj nawet specjalnie nie ogłaszałem uczniom o tych bombach w szkole, dlatego że myśmy tą informację pozyskali dość wcześnie. Właściwie kiedy uczniowie się pojawili w szkole, to właściwie budynek był już sprawdzony, nie mieliśmy wątpliwości, że takiego incydentu na pewno nie będzie. Więc oni nawet tak naprawdę to nie wiedzieli o tym, że takie problemy mieliśmy przed egzaminem. Także on przebiegał już zupełnie spokojnie, nie było żadnych zakłóceń. Dowiadywali się już po egzaminie, podchodzili, panie dyrektorze, co tam z tymi bombami, to wyjaśniałem. Ale to było tak, może dlatego, że wcześniej dowiedzieliśmy się o tym, że taki mail mamy na poczcie. Wcześniej przyjechały służby, sprawdziliśmy i sam już egzamin przebiegał bez emocji, ale obawiam się, że takie ataki się mogą powtarzać. Pewnie lekceważyć ich do końca nie można, bo w tym zwariowanym świecie już nawet nie wiadomo, co się może wydarzyć. Więc jako dyrektor czy pracownicy szkoły musimy reagować. Czujni są pracownicy administracji, obsługi, kiedy egzamin właściwie jeszcze dzisiaj i jutro nie będzie uczniów klas pierwszych i drugich. Więc ten ewentualnie przenikanie osób obcych no nie jest takie w tej chwili proste. Natomiast kiedy szkoła będzie już normalnie funkcjonowała, to taka możliwość pewnie istnieje. Ale będziemy czujni, żeby nic takiego się nie wydarzyło. Przed Wami teraz języki obce. Jaki jest wybór? Jaki język podstawowy, rozszerzony? Oba poziomy języka angielskiego. Tutaj kolega zdaje no tutaj hiszpański. Właśnie u mnie będzie hiszpański na podstawie, a jutro przychodzę tylko na rozszerzenie z angielskiego. Panie dyrektorze, rok temu byliście liceum, które praktycznie stuprocentowo zakończyło temat matury z sukcesem i także wszyscy uczniowie, którzy podeszli, ją zdali. Oczywiście w tym roku życzymy tego samego, natomiast ja mam pytanie troszeczkę inne. Czy uczniowie chwalą się, czy mówią, czy dzielą się opinią z panem dyrektorem, jakie studia chcą wybierać i czy ten wybór w tym momencie tych młodych ludzi już jest bardziej świadomy niż kilka lat temu, kiedy zdawało się maturę i do końca się nie wiedziało, jakie jeszcze studia się wybierze. Czy dziś matura jest zdawana no już konkretnie pod jakiś kierunek studiów? Myślę, że w zdecydowanej większości uczniów te plany są jasne, sprecyzowane. Jest duża grupa uczniów, którzy od pierwszej klasy doskonale wiedzą, do jakiego celu zmierzają, co chcą osiągnąć, nawet pewnie konkretne uczelnie, konkretne kierunki. Na pewno jest jakaś taka grupa uczniów, którzy jeszcze nie mają tych decyzji tak sprecyzowanych. Myślę, że nawet jeżeli nie powiedzą, że mają, to jednak jakieś plany tam już na pewno w głowach świtają. Niektórzy uzależniają to od wyniku samego egzaminu. Jeżeli ten egzamin będzie zdany bardzo dobrze, to właściwie otwiera się szeroka brama od wyboru uczelni. Jeżeli by poszło coś nie tak, to znaczy albo słabsze wyniki, no to wiadomo, ten wybór już taki otwarty nie jest. Natomiast bardzo duża grupa uczniów ma naprawdę bardzo jasne, sprecyzowane plany. Mamy uczennicę, która od pierwszej klasy mówiła, że będzie studiowała na Uniwersytecie Amerykańskim.
Była matury jeszcze w toku, a ona już wie, że będzie studentką Uniwersytetu Amerykańskiego z dużymi sukcesami, także są i takie przypadki. Czy matura u was wiąże się bardzo ściśle z tym, jak chcecie dalej rozwijać się naukowo, jakie studia chcecie wybrać? Bardzo na to zwracacie uwagi, czy pomyślicie o tym później? No, zdecydowanie wyniki z matury będą znacząco wpływały na wybór potem uczelni i dostanie się na dany kierunek. No nie chcemy zapeszać, ale może zdradzicie, o czym myślicie, jaki kierunek uczelni chcielibyście wybrać później? No ja myślałem nad SGH w Warszawie, także tam jest pierwszy rok taki ogólny, więc potem będzie jeszcze czas na wybór dokładnego kierunku konkretnego. U mnie jest to AGH w Krakowie lub UEK w Krakowie.